Kochani, ja wam trochę opowiem historię z mojego życia. Rok temu poszłam do lekarza, wykryli u mnie, znaczy ja przyszłam z objawami takimi, że mi bardzo kości bolały, stawy, mięśnie, wszystko dosłownie. No i wykryli, że mam tam za mało witaminy D, za mało żelaza, no i ogólnie, że jest bardzo, bardzo słabo i chcieli już mi przytaczać krew, ale powiedzieli, dobra, to jeszcze spróbujemy trochę tą suplementacją. To tam rzucili mi to żelazo, bardzo źle na niego zareagowałam, to mi dali jakieś inne żelazo i na to było ok. No i zaczęłam to tak brać. No, ale to był początek, nie? I wtedy poszłam zrobić sobie badania jeszcze, bo tam zrobili, bo mówiłam, dobra, to, że nie masz krwi, to jedno, ale jakaś przyczyna musi być tego. No i zaczęli szukać. No i tam robiłam różne nieprzyjemne badania. No i koniec końców okazało się, że wykryli mi tam raka szyjki macicy. I to było tak, że jak się o tym dowiedziałam, to mówię, kurczę, no... No co, no, da się z tego wyjść, nie? Nie wiedziałam jeszcze wtedy, z czym to się w ogóle wiąże, jak to funkcjonuje i tak dalej. Potem zaczęłam czytać na ten temat, więc zrobiłam ogromny błąd. I potem jakby moją wiarą próbowałam to chwycić i stwierdzić, no dobra, ale Jezus za mnie umarł za te grzechy, za wszystkie choroby, za wszystko, co zrobiłam. I czego nie zrobiłam, tak, jakby no to już jest dokonane, więc dlaczego jestem w takim stanie? I jakby żyłam sobie z tym i jakby myślałam, że wierzę, tak, bo to nie była wiara, to było na zasadzie poddałam się i wypierałam te wszystkie myśli, które gdzieś tam się tłoczyły w mojej głowie od tego momentu. Były różne dni, tak? Czasami było tak, że wracałam do domu, przysypiałam po godzinę, dwie i leciałam na ewangelizację. Czasami było tak, że spałam dłużej. Czasami potrzebowałam więcej gdzieś tam zwolnić z różnych rzeczach. Różne sytuacje się działy w pracy też, bo i moja współpracowniczka stwierdziła, że czasami za mało się angażuje w pracę. Więc różne sytuacje były, ale chodzi o to, że jakby ja nie umiałam chwycić tej prawdy, nie? Nie umiałam chwycić, że jestem zdrowa. I później było takie nauczanie, Artur mówił na temat Jezusa, że On umarł doszczętnie z każdą komórką. To było na szkole wiary. I ja to tak mocno przeżyłam. Ja mówię, Boże, to skoro Twoja... ciało zostało rozsypane. Każda twoja komórka w twoim ciele przestała istnieć. To ja jestem zdrowa, bo we mnie nie ma prawa być żadnej złej komórki. Amen. Bo wcześniej mnie diabeł wkręcił, że skoro Jezus był mężczyzną, no to za sprawy kobiece to musisz sobie sama poradzić. I jak Artur powiedział, że on umarł doszczętnie i rozsypał się, to ja to chwyciłam. I później w listopadzie tutaj chwyciłam Artura stóp. Przeszyło mnie ogromna moc Boża wtedy. Wywrzeszczałam wszystko, co do tej pory jakby kumulowałam w sobie. Całą negatywną emocję. I chwyciłam się prawdy. Amen. Dostałam słowo od Boga później. Nawet starości wydadzą owoc pełni sił i kwitnący. I to słowo spowodowało u mnie podwalinę wiary, na której mogłam zbudować, że jestem zdrowa, że będę miała zdrowe dzieci, że moje dzieci będą wierzące, że dożyję starości i że będę kwitnąca, tak? I powiem wam, że to doświadczenie mnie bardzo mocno wzmocniło, bo ja jakby się chwyciłam tego i poszłam na kontrolne badania, które dalej były negatywne. Ale ja wyznawałam, że już jestem zdrowa, bo miałam słowo prawdy. I teraz w poniedziałek byłam na kontroli kolejny raz po tych wszystkich badaniach, tych wszystkich różnych sytuacjach. I pani doktor mówi...
zapraszam za rok, jest Pani zdrowa. Amen. Amen. Więc chciałam powiedzieć, że nawet jak nie widać prawdy, to nie znaczy, że ona nie istnieje. I to, że się chwyciłam tego słowa, które dostałam, dopiero wtedy mogło tą wiarę wyprowadzić na zewnątrz. Więc to jest jedno takie świadectwo. Druga sytuacja, taka z piątku. Byliśmy na ewangelizacji w Legionowie, głosiliśmy na ulicach i były różne sytuacje. Młodzież bardzo chętnie słuchała, pod koniec podeszli, oddali życie Jezusowi, niesamowita sytuacja. Ale chciałam wam powiedzieć o jednej takiej sytuacji, dość niebezpiecznej, bo przyszedł do nas człowiek, który zaczął mówić Bóg, honor, ojczyzna. I tam, wiecie, taki łeb religijny totalny, zamknięty na prawdę Boże i nie dało się mu po prostu powiedzieć cokolwiek. Bo on tam zaczął jeszcze wyjeżdżać z Bogu rodzicom, z jakimś telefonem, zaczął mi pokazywać różne rzeczy, albo pani nie jest prawdziwą katoliczką, albo pani nie jest prawdziwym Polakiem. A ja tak słuchać, ale jakby nie reaguję w ogóle, nie? I dalej głoszę przez mikrofon, nie? I głoszę tą Ewangelię, a tam obok przysłuchiwał się jeden pan. Stał od początku ewangelizacji, najpierw rozmawiał z Agatą, później rozmawiał ze mną, później podszedł do tego gościa i zaczął do niego tam go prostować i mówi, że ale te panie prawdę głoszą. I tak się przysłuchiwał przez całą ewangelizację i później tamten uciekł, bo już miał dość rozmowy. Więc obronił nas tak naprawdę przed takim dość agresywnym typem. Ale chodzi o to, że jakby ludzie ze świata są nam posłani, żeby nam pomagać, tak? Ale lepiej by było, gdyby ludzie wiary tam stali i nam pomagali. Amen. Więc taki jest przekaz po prostu z tego. I jeszcze chciałam wam opowiedzieć, jak w tym wszystkim zareagował mój mężczyzna życia. Bo wiecie, ja poznałam Ezekiela dokładnie 8 maja rok temu. I chciałam wam powiedzieć o tym, że ja od początku, po pierwszej rozmowie przez wideo wiedziałam, że to jest mój mąż. Od razu dostałam, wiem, że to jest mój mąż. Takie przekonanie wewnętrzne. I tak samo on otrzymał w stosunku do mnie takie przekonanie. I wiecie, my pisaliśmy ze sobą, rozmawialiśmy głównie przez translator, bo jednak po hiszpańsku troszkę dopiero zaczynam się uczyć. I jakby wymienialiśmy różne zdania. I on wiedział od początku, przez co przechodzę, tak? I on mi mówił, słuchaj, nieważne jak zdecydujesz, ważne jaka jest prawda. I on mi Słowem Bożym jakby przygotowywał też teren i mówił, słuchaj, nieważne co teraz czujesz, ważne jest co Słowo mówi na ten temat. On mnie tak tym budował, ja mówię, to jest naprawdę Boży człowiek. To jest człowiek w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dla mnie też. I wiecie, były też różne sytuacje, aż w końcu poleciałam tam do niego i wtedy to już się utwierdziło na 100%, że to jest to. I 28 czerwca mam już kupiony bilet. Będę leciała właśnie do Houston, do Teksasu. I zamierzamy się w najbliższym czasie pobrać, tak? Więc chciałam się z wami o tym podzielić też, żebyście wiedzieli. Wiem, że większość osób nie będzie mogła być na ślubie. Jeżeli ktokolwiek przyleci, jesteście oczywiście zaproszeni. Proszę. Będę miała na nazwisko Aguilar. Aguilar, tak. Więc bardzo ładnie.
ale w ogóle mój mąż będzie mieć na imię Ezekiel, tak, więc jak już wiecie, ma 35 lat tak jak ja. W sumie ma bardzo podobny charakter, ale we wszystkim jest jeszcze lepszy, więc w końcu nie będę musiała nikogo uczyć, tylko on mnie gdzieś tam podpiera. Nawet nie daje mi takiej przestrzeni i to dobrze. Więc znam swoje miejsce. No ale ogólnie jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo zakochani i mimo różnych okoliczności i trudności, bo wiadomo, zawsze gdzieś tam coś się pojawia, diabeł próbuje to zniszczyć z każdej strony, to i tak wychodzimy zawsze na prosto i zawsze silniejsi, zawsze mocniejsi i jeszcze bardziej się kochamy, więc... Amen.